Ojcze, tak dziękujemy Ci, że dajesz nam zgromadzać się po raz kolejny tutaj na tym miejscu, że dajesz czas dobry do słuchania Twojego Słowa, że dajesz czas dobry do głoszenia Twojego Słowa. Ja się modlę o to, aby Twoje Słowo dotykało każdego z nas, aby przemieniało serca, aby przemieniało moje serce, aby nawadniało, odżywiało, dawało życie, dawało radość, dawało pokój, aby Twoje Boże Królestwo w nas i poprzez nas mogło się rozwijać. Niech Tobie będzie chwała za ten czas. Błogosławimy Jezu i wywyższamy Twoje święte imię. Ty jesteś Panem Kościoła, a Ciebie Duchu Święty tutaj zapraszamy, abyś czynił, Panie, to, do Ciebie, co do Ciebie należy, abyś, Panie, rządził w naszych sercach, aby rządził poprzez Słowo. Gościmy Cię tutaj, chcemy, abyś tu był, aby ta przestrzeń była dobrą dla Ciebie. Amen. 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 Kochani, witam Was jeszcze raz na tym wtorkowym nabożeństwie. Chcemy dzisiaj na nowo zagłębić się w Słowie. To jest wielki przywilej, kiedy, tak jak powiedziałem też w modlitwie, że możemy w pokoju serca, w zadowoleniu, w dobrobycie, w takiej wielkiej łasce zgromadzać się na miejscu tym i każdym innym, gdzie jest głoszone słowo i możemy czerpać to, co Bóg dla nas przygotował. A wierzę, że poprzez Jego słowo dzisiaj każdy z nas, ja myślę na pewno, ale też liczę, że i wy będziecie ubogaceni, dlatego że w słowie jest zachęta do życia, w słowie jest zachęta do pobożności, ale jest też siła, abyśmy z Nim mogli iść dalej. Każdego dnia. Czasy nie są wesołe, ale nie chcemy się skupiać na tym, co jest na tym świecie, dlatego że Bóg wyposażył nas w swojego ducha. Amen. A On objawia w nas królestwo. Będziemy dzisiaj mówić o Bożym Królestwie i ja mam świadomość, że już nieraz też mówiłem na ten temat i wiele tutaj głoszących słowo dotyka tego tematu. I ktoś sobie może pomyśleć, no ale ciągle to Boże Królestwo, co to już wszystko wiemy na ten temat. Dlaczego tak naprawdę mówimy o Bożym Królestwie? Dlatego, że Jezus bardzo dużo nauczał o Bożym Królestwie tutaj na ziemi. Połowę Ewangelii Mateusza, połowę Ewangelii Łukasza, w wielu innych miejscach czytamy stale przypowieści, a Boże Królestwo to, a Boże Królestwo to, a jest takie, a jest inne. Więc tego nauczania jest bardzo dużo. Skoro Pan Jezus o tym nauczał, widocznie jest to ważne. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, ja to może tylko dla informacji przeczytam, napisał, kiedy siedział w więzieniu już w Rzymie, i pisał, wyznaczyli więc Pawłowi dzień i przyszli go odwiedzić jeszcze liczniej. On zaś od rana do wieczora wyjaśniał, o co chodzi. Poświadczał Boże Królestwo na podstawie prawa mojżeszowego. Parę wersetów dalej czytamy w 30. Paweł przebywał w Rzymie przez całe 2 lata, mieszkał w wynajętym przez siebie mieszkaniu, przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Bez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie z odwagą nauczał. Więc widzicie, jeżeli Paweł przez cały dzień, jeden, drugi, piąty, nauczał o Bożym Królestwie, więc mamy jeszcze dużo przestrzeni, żeby to naprawdę głosić. Więc mam świadomość, że nie pierwszy raz mówię o tym, ale jak Bóg da, też chciałbym więcej kiedyś jeszcze też na ten temat powiedzieć. W końcu, dlaczego głosimy o Bożym Królestwie? Bo Jezus go zapowiadał. Jezus zapowiadał Boże Królestwo, demonstrował, pokazywał go, fizycznie go pokazywał, namacalny sposób, fizycznie w życiu swoim i osadzał w rzeczywistości królestwa swoich uczniów, czyli także i nas. Królestwo Boże to jest, żeby wyjaśnić parę słów wstępu, bo można mieć troszkę takiego zamieszania związanego z nazewnictwem, które jest używane w Biblii. Królestwo Boże to jest słowo używane zamiennie ze słowem Królestwo Niebios. W zasadzie Królestwo Niebios przewija się przez całą Ewangelię Mateusza, a w każdej innej jest w tych samych momentach jako Królestwo Boże. Więc kiedy pada słowo Królestwo Boże lub Królestwo Niebios, tak naprawdę według Biblii są to zamienniki. Termin ten może się odnosić do niebiańskiej rzeczywistości, to jest prawda, ale tak samo może się odnosić do rzeczywistości tutaj ziemskiej przestrzeni. I to też musimy rozróżnić, w jakim kontekście jest mówione o Królestwie Bożym. Co jest mówione o Królestwie Bożym w kontekście nieba i co jest mówione o Królestwie Bożym w kontekście ziemi.
A dlaczego to jest takie przemieszane? Dlatego, że tak naprawdę te dwie rzeczywistości są ze sobą duchowo połączone. Rzeczywistość Bożego Królestwa w niebie jest duchowo połączona z rzeczywistością Bożego Królestwa tutaj na ziemi, choć nie są tym samym. To musimy rozumieć. To, że wybieramy się do nieba, że będziemy w niebie, że jesteśmy wykupieni do nieba, to jest zupełnie inna sprawa od tego, jak my tutaj funkcjonujemy na ziemi. Ale my się chcemy skupić teraz to, co Bóg zaplanował dla nas tu i teraz. Dlaczego? Z bardzo praktycznego powodu. Dlatego, że może to nie zabrzmi dobrze, ale na rzeczywistość nieba, poza tym, że się tam dostajemy, my już nie mamy wpływu. My się dostaniemy do nieba i będziemy podporządkowani rygorowi i temu, co się tam dzieje. Natomiast na rzeczywistość Bożego Królestwa na ziemi mamy ogromny wpływ. Dlatego, że Bóg osadził nas tutaj po to, abyśmy to królestwo też rozgłaszali, rozszerzali i wykonywali w niej pracę. Więc to jest kolosalna różnica dotycząca tego samego królestwa. Kiedy będziesz w niebie, już nie będzie problemu, co robić. Tam to popłynie z ducha. Ale tutaj musimy podjąć wysiłek i pracę i decyzję, jak my chcemy w tym królestwie funkcjonować. O niebie bardzo dużo mówi objawienie Jana, księga proroka Ezechiela, księga Daniela. Tam możemy czytać obrazy z nieba. Ale ja chcę dzisiaj mówić w kontekście Królestwa Bożego tutaj na ziemi. I chciałem pierwszy werset przeczytać z Ewangelii Łukasza właśnie, kiedy Jezus wypowiedział pewne słowa, 17 rozdział 20-21. Jezus mówi, zagadnięty przez faryzeuszów, oto kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Jezus odpowiedział, Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie, spójrzcie, jest tutaj, albo spójrzcie, jest tam. Bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was. Więc dwie ważne informacje jeszcze cały czas tytułem wstępu. Królestwo Boże przyjdzie, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Znaczy, że go wcześniej nie było. Tak, to jest proste. Kiedy Jezus zaczyna mówić o Królestwie Bożym, zaczyna nauczać, bo wcześniej go nie było. To jest pierwsza sprawa. I druga prawda, bo właściwie Królestwo Boże jest już pośród was. To słowo właściwie już jest. Takie, zauważcie, domniemanie, ale takie nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że Jezus rozpoczął Boże Królestwo tutaj na ziemi. To jest bezsprzeczne. Ale pełnię Królestwa przyniósł kto? Duch Święty, kiedy został wylany na ziemię. On przyszedł pełnią realnością Bożego Królestwa dla każdego wierzącego. Jezus demonstrował, zaczynał, pokazywał to, co przyniósł z nieba, dlatego że on był namaszczony, tak? On był już ochrzczony w Duchu Świętym. Natomiast ludzie tutaj, to ta przestrzeń na ziemi musiała poczekać na wylanie Ducha Świętego. Więc i przyjście Jezusa, i wylanie Ducha Świętego to są dwa momenty połączone ze sobą, które rozpoczynają Boże Królestwo. I nawet w tej pieśni, którą Ania cudownie tutaj śpiewała, są takie słowa, które były właśnie też inspiracją kiedyś do tego, aby o tym mówić. I tam jest napisane, że nie chciałeś w niebie mieszkać bez nas. To jest pieśń, którą żeśmy dzisiaj śpiewali. Więc przyniosłeś niebo tu. Ktoś by mógł się oburzyć, no jak to niebo tu, przecież niebo jest tam, gdzie jest on Boży, co ty gadasz, nie? Ale sami to śpiewamy, zauważcie. Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś niebo tu. Jezus z sobą przyniósł zaczyn Bożego Królestwa. Więc czym jest, a czym nie jest Boże Królestwo na ziemi? Nie jest państwem, nie jest przestrzenią geograficzną, nie jest rasą, nie jest narodowością. Nie jest tym, co jest widzialne w sposób taki oczywisty. A czym jest? Jest duchową przestrzenią wypełnioną Bożą obecnością i podlegającą Bożym prawom. Jest zamysłem Boga dla człowieka i dla ziemi. Całego stworzenia, nie tylko człowieka. Pamiętajmy, że Bóg w Psalmie 24 mówi, cała jest moja ziemia. Amen. My się czasami gdzieś spotykałem się z takimi poglądami, że my tutaj na tej ziemi, ta ziemia taka zła, ten system taki zły, tu tylko się schować głęboko i czekać, kiedy przyjdzie Jezus, żeby dostać się do nieba. Ale moim zdaniem to jest błędne myślenie. Cała jest moja ziemia, całe jest moje stworzenie, to są Boże słowa.
Ona została stworzona dla człowieka, ona została stworzona, żeby człowiek funkcjonował, żeby sobie człowiek podporządkował. Wiemy, co zrobił grzech, wiemy, co zrobił przeciwnik, przejął kontrolę, ale my mamy ten przywilej i wyposażenie, żeby odzyskiwać w imieniu Jezusa przestrzeń na tej ziemi, bo ona się Bogu należy. Amen? Amen, to cieszę się. Dlatego jest ono w sprzeczności, Królestwo Boże jest w sprzeczności, w konflikcie z systemem tego świata, który przywłaszczył sobie szatan. Ono jest w sporze i w konfrontacji z jego działaniem. Kiedy system tego świata idzie w jedną stronę, najczęściej Królestwo Boże idzie w drugą stronę. Kiedy system tego świata, kiedy Pan tego świata chce robić jakieś tam dzieło zniszczenia, Królestwo Boże zawsze jest w kontrze. I to, co było Boże, zostało zawłaszczone przez diabła, więc potrzebuje Królestwo Boże siły sprawczej, duchowej, determinacji w odzyskiwaniu przestrzeni, także i w moim, i w twoim życiu. Tą realność przyniósł na świat Jezus, a jego rola zaczęła się wypełniać poprzez obecność i namaszczenie i wylanie Ducha Świętego. W skrócie, żeby to wszystko podsumować jednym zdaniem, Królestwo Boże to manifestacja Bożej obecności i mocy w działaniu na ziemi. Poprzez Kościół, poprzez nas. I to jest duża odpowiedzialność, jak sobie to uzmysłowimy. To jest duża odpowiedzialność. W Królestwie Bożym nie da się siedzieć na ciepłym fotelu z boku i patrzeć, jak się rzeczy dzieją. W Królestwie Bożym ty i ja musimy zakasywać duchowe rękawy i iść do przodu. Amen. Jezus mówił i manifestował to królestwo. On manifestował Bożą moc, ale tak możecie powiedzieć, że tak, no ale on był Bogiem. Tak, to prawda. On był Bogiem w ciele ludzkim. Ale on powiedział, że ty i ja będziemy robić te same rzeczy, które on i większe. I wiecie, zawsze miałem z tym duży problem, jak to można robić rzeczy większe niż Jezus tu na ziemi. I to było taką moją zagwostką, nie mogłem sobie to jakoś poradzić, ale kiedyś usłyszałem, bo to nie jest moje zdanie, rzecz, że my wszyscy, albo prawie wszyscy, albo większość z nas już robimy rzeczy większe niż Jezus tutaj na ziemi. Wiecie, o czym myślę? Każdy z nas, albo prawie każdy z nas, wierzący oczywiście, może i robi, i jestem przekonany, że większość z nas robi, rzeczy większe niż Jezus tutaj na ziemi. Powiecie, o czym myślę? O modlitwie, o wypełnieniu człowieka drugiego Duchem Świętym. Jezus tego nie mógł zrobić. Dlaczego? Bo Duch Święty nie był wylany. On to zapowiedział, że będziecie robić większe rzeczy, że będziecie się modlić, aby druga osoba była napełniona Bożą obecnością. Będziemy się modlić. Robimy to często tutaj, kiedy jest modlitwa Kościoła, kiedy się zgromadzamy, kiedy ktoś przychodzi głodny, ktoś przychodzi chętny. Zawsze kładziemy ręce, namaszczamy olejem, modlimy się o napełnienie Ducha Świętego. Może wydaje ci się to, że to jest takie, każdy się może pomodlić i co z tego. Ale w rzeczywistości duchowej to ma potężny wymiar. Jezus powiedział, że to jest coś większego niż on robi. Więc jak mamy tutaj funkcjonować, aby być użytecznym w Królestwie Bożym? Skąd czerpać siłę, aby przychodziła taka manifestacja? I tu jest obraz tej drabiny. To jest oczywiście obraz z pierwszej Księgi Mojżeszowej i chciałbym teraz otworzyć pierwszą Mojżeszową, 28 rozdział, 12 werset. Kiedy czytałem to, zupełnie niedawno przyszedł do mnie po prostu taki obraz i wiedziałem, że to było mocne i to nie był tylko jakiś tam obrazek. O tej drabinie, jak pamiętam, brat Leon Wrzeciąg ogłosił tutaj na początku roku, piękną drabinę nam tutaj wymalował i byłem pełen podziwu. Ja też chcę mówić o tej drabinie może trochę w innym kontekście, może to będzie troszkę głębsze, rozszerzające, ale to jest ta sama drabina. To jest ta sama drabina, więc przeczytajmy ten 12 werset z Księgi Mojżeszowej, 28 rozdziału i pisze tak. Gdy spał, Jakub oczywiście, przyśniła mu się ustawiona na ziemi drabina. Jej szczyt sięgał nieba, a po niej zstępowali aniołowie Boży.
Drabina łączyła ziemię Jakuba, tam, gdzie Jakub był, z niebem. To połączenie było trwałe. To połączenie było mocne, ona tam była osadzona. Widzimy tu obraz ruchu w dwie strony na tej drabinie. Aniołowie wstępują do góry i zstępują w dół. I pierwsza rzecz, która mnie dotknęła, bardzo ważna kolejność. Aniołowie wstępowali do góry, a dopiero potem wstępowali. Zaraz do tego dojdziemy. Aniołowie, czyli usłużne duchy, przynosiły coś z nieba do Jakuba. Oczywiście ja mówię obrazowo, ja miałem to wymalowane i też chcę wymalować wam ten obraz, więc proszę też patrzcie na to nie w taki sposób dosłowny, ale jako obraz taki Boży. Więc aniołowie przynosili coś z nieba na skutek tego, że coś innego wpierw do nieba trafiło. Nie było ruchu, że aniołowie wstępują. Oczywiście jest możliwy taki ruch, że do góry nie idzie nic, a z góry wstępuje coś. Ale to się nazywa Boża łaska. I pewnie każdy z nas wiele razy został nią dotknięty. Ale ja mówię teraz o normalnym życiu chrześcijanina, kiedy masz objawienie tego, co powinieneś robić, tego, co masz robić, kiedy masz objawienie i żyjesz w posłuszeństwie Słowu. Zostajesz nauczony pewnej rzeczy, pewnej zasady. Więc aniołowie wnosili coś do góry, żeby coś mogło trafić w dół. Ten ruch w dół jest konsekwencją naszego ruchu w górę. I to chcę, żebyście zapamiętali, bo to jest bardzo ważna myśl. Co my możemy obrazowo mówiąc wnieść, aby to odniosło skutek w górze? To jest pytanie, które musisz sobie zadać ty i które sobie zadałem ja. I pewnie można by wymienić wiele różnych rzeczy, które możemy, powiem dalej obrazowo, zatransportować w niebo, ale ja wybrałem trzy, które znalazłem w Biblii i które myślę obrazują to, o czym myślę. Pierwsza rzecz, którą możemy zatransportować w górę, mówię cały czas obrazowo, przepraszam za język, są modlitwy. Nasze modlitwy po tej drabinie w górę powinny przesuwać się do nieba. Drugie to jest uwielbienie. To jest uwielbienie w naszym sercu poprzez nasze usta. Trzecie, dziesięciny. I dlaczego te trzy aspekty? Ja zaraz je króciuteńko, omówię. Dlaczego te trzy? Dlatego, że te trzy czynności, aktywności chrześcijańskie tak naprawdę charakteryzują całe nasze życie. Zauważcie, że modlitwa w duchu to jest coś, co możemy dać z ducha, tak? Duch z duchem się łączy. To jest modlitwa. To jest sfera naszego ducha, który jest Duchem Bożym połączony. Uwielbienie to już jest sfera duszy. Musisz wypowiadać pewne słowa, musisz chcieć wypowiadać, musisz podjąć decyzję, musisz się z tym utożsamić. Nasz rozum musi zacząć brać w tym udział, że tak, rzeczywiście, ja chcę uwielbiać Boga. I trzecia sfera dziesięciny to jest sfera fizyczna. Naszego fizycznego czasu, naszej fizycznej pracy tutaj na ziemi, naszej fizycznej aktywności, bo każdy z nas gdzieś tą aktywność ma. I jako przykłady tylko chcę powiedzieć, modlitwa w duchu, Szczepan. Nie będziemy tego czytać. Pamiętacie, kiedy był kamieniowany, zaczął się modlić w duchu i co się stało? Zobaczył niebo otwarte. A Jezusa co? A dlaczego stojącego, a nie siedzącego? Przecież Jezus siedzi na tronie. Ale było Boże poruszenie w niebie. Na tą modlitwę było Boże poruszenie. Jezus wstał. Jezus nie mógł usiedzieć. On wstał, żeby zareagować. Jezus zasiada normalnie na tronie koło swojego Ojca. Szczepan zobaczył stojącego Jezusa i otwarte niebo. Otwarte niebo. Uwielbienie. Paweł i Sylas w więzieniu. Jest tam napisane w Dziejach Apostolskich, że modlili się i śpiewali hymny. Nawet nie pieśni, hymny uwielbienia. One zatrząsły niebo. Ten transport tego uwielbienia w niebo wykonał swoją pracę i przyszła reakcja. Co się stało? Mury więzienia się otwarły. I w końcu dziesięciny otwórzmy, bo to jest bardzo ważne, Dzieje Apostolskie 10:4. Korneliusz, wpatrzony w niego, w anioła, który do niego przyszedł, czyli odzew z nieba. Zobaczcie, ten odzew z nieba. Do Korneliusza przyszedł kto? Anioł.
Skąd przyszedł? Nie z ziemi, z nieba przyszedł. Do Korneliusza przyszedł anioł. Korneliusz, wpatrzony w niego, w anioła i przestraszony, zapytał, co się stało, Panie? Twoje modlitwy oraz twoje datki, odpowiedział anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Amen? Ktoś może powiedzieć, no tak, ale Boga nie można kupić. Ale tu nie chodzi o to, że Boga kupujesz czy nie kupujesz. Tu chodzi o to, czy poddajesz pod Jego kontrolę swoją sferę finansów. Czy ufasz Mu, że On zaspokoi to, co przeznaczyłeś, to, co zasiałeś. Korneliuszu, twoje datki i twoje modlitwy sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Nie inne rzeczy, można 10 innych jeszcze aktywności chrześcijańskich wymyśleć. I one będą dobre wszystkie, ale patrzmy, co tutaj pisze. Bóg zwrócił na ciebie uwagę poprzez modlitwę i aktywność finansową na rzecz Bożego Królestwa. Więc te trzy rzeczy, a może być ich znacznie więcej, czyli aktywność naszego życia poprzez modlitwę, poprzez uwielbienie, to odzwierciedlenie całej naszej osoby. Że cały duch i dusza i ciało jest zaangażowana w to, aby ta drabina nie była pusta w ruchu do góry. Ten inicjowany przez nasz ruch w górę na tej drabinie będzie powodował Boży odzew, tak jak tutaj czytamy. Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Będzie powodował Boży odzew, który przychodzi na ziemię. Ten Boży odzew to będzie to, co z tej drabiny zostanie stransportowane, obrazowo mówiąc, do naszego życia i do życia innych ludzi przez nas. I wróćmy teraz z powrotem do obrazu naszej drabiny, czyli werset 13. I tam, kiedy czytamy ten opis snu Jakuba, możemy czytać tak, że ponad drabiną stał Pan i przemówił. Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca i Bóg Izaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. Ponad drabiną stoi Bóg. To nie jest tak, że ona jest wystrzelona gdzieś tam w próżnię. Tam jest ktoś, kto czeka, co tą drabiną pójdzie do góry z naszego życia. Ponad drabiną stał Pan. Jeśli kierujemy swoją aktywność do nieba, to Bóg tam stoi i czeka. Pan się przedstawia. On się przedstawia. Mówi, jestem Bogiem twojego ojca Abrahama. Twój Bóg. Niedawno miałem też zwiastowanie, mówiłem o dziedzictwie Abrahama, o obietnicach, że dziedzictwo Abrahama jest dziedzictwem chrześcijańskim. Jest naszym dziedzictwem. Więc śmiało możesz pod tym wersetem wpisać swoje imię. To jest Bóg Abrahama i Bóg twój i Bóg mój. Więc pod tym, nad tą drabiną stoi Pan. Bóg daje słowo, daje obietnicę dla twojego życia. On Jakubowi mówi o ziemi, dlatego że było to związane, ale każdy z nas w tej księdze, w tej Biblii dla siebie znajdzie dziesiątki, setki, jeśli nie tysiące obietnic. Po prostu Boże Słowo dla ciebie. Bóg stoi tam i mówi, chcę ci to dać. To jest przygotowane. Ja jestem Bogiem twojego życia, Bogiem Abrahama, twojego ojca, Bogiem twoim. Mam dla ciebie przesłanie. To są obietnice. Ziemia, na której staniesz, będzie twoją. Obecność moja pójdzie przed tobą. Dziesiątki obietnic dla twojego i do mojego życia. W końcu przejdźmy teraz na chwileczkę do Łukasza 11:2 i tam są słowa, które są zapisane, znowu wypowiedziane przez Jezusa. Niech twoje królestwo nastanie. Potocznie mówimy, że to jest modlitwa pańska. Ale to nie jest modlitwa pańska, to jest modlitwa uczniów. Pan się tak nie modlił, bo Pan nie musiał mówić, że niech twoje królestwo nastanie, bo on był wypełniony twoim królestwem, ale on uczył uczniów. On uczył uczniów, jak oni się mają modlić, bo oni jeszcze nie byli wypełnieni, tak? Więc my jak najbardziej mamy się modlić, niech twoje królestwo nastanie. Niech to, co jest w twoim królestwie, nastanie gdzie? Tutaj. Tak się módlcie. Przyjdź królestwo twoje. Gdzie ma przyjść? Gdzie Boże Królestwo ma przyjść? Tutaj na ziemię. Tutaj na ziemię. Ono ma tutaj zaistnieć. Tu się ma rozszerzać.
ono ma zdobywać następne terytoria. Paweł jeździł dookoła całego Morza Śródziemnego, aby to Królestwo Boże się rozsiewało. Ono jak zaczyn, jak słowo zostało zasiane, ono się całe ciasto przenikało. Jak w jednym miejscu zasiał, to się okazało, że za chwilę tam było 100 wierzących. Trzeba było kościół zakładać. Tak Królestwo Boże się rozrastało. A więc przyjdź Królestwo Twoje na ziemię tutaj, dlatego że ono w niebie już jest. Ono nie może przyjść do nieba. Królestwo Boże nie może przyjść do nieba, bo ono tam jest. Ono z nieba ma przyjść tutaj na ziemię. Niebo jest dla nas przyszłością, ale jego charakterystyka nieba, porządek, cechy, zasoby mogą manifestować się już tutaj na ziemi. I to jest ten ruch na tej drabinie w dół. Co my mamy ściągać z nieba? Pokój, radość, uzdrowienie, zaopatrzenie, zbawienie. Tego oryginalnie na ziemi nie ma. Dlaczego nie ma oryginalnie? Dlatego, że diabeł sobie tutaj zrobił, co chciał. Ale Boża jest ziemia, i wszystko, co ją napełnia. Więc ty i ja, każdy z nas, posiadając tą swoją drabinę, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby na tej drabinie był ruch. Dramatem jest chrześcijańskim, jeżeli człowiek nawrócony ma drabinę i ta drabina jest pusta. Zgadzacie się z tym? Bo w niebie nie ma braków. W niebie nie ma głodu. W niebie nie ma chorób. Nie ma beznadziei. Ale na ziemi są, dlatego że diabeł jeszcze tutaj się rozpycha. My mamy sprowadzać z zasobów nieba to, czego ten świat nie ma. To, czego tutaj jest w deficycie, to, czego brakuje. Pokój, radość, uwolnienie, uzdrowienie. Rozszerzać Boże Królestwo. To, co jest w niebie, niech funkcjonuje na ziemi. Jak funkcjonuje w niebie, tak może funkcjonować na ziemi. Jak mamy to robić? Poprzez naszą aktywność, która dotyka niebo. Poprzez tą aktywność, którą rozmawialiśmy. Modlitwy, uwielbienie, dziesięciny, datki. To są rzeczy, które dotykają, mają wpływ i są cenne dla Boga. To nasza odpowiedzialność. Każdy nawrócony, powiem to jeszcze raz, dostał taką drabinę. Każdy, kto się nawrócił. Ale czy na tej drabinie jest ruch? Czy na tej drabinie jest Boży rodzaj ruchu? To odpowiedź dla każdego z nas. To, co w niebie, jak i na ziemi. Łukasz pisze dalej, parę słów dalej, mówi proście, stukajcie, pukajcie, a będzie odzew. To jest obietnica, to jest dotyczy tej drabiny. Jeżeli ten ruch pójdzie w górę, będzie stukanie, będzie łomotanie, będzie proszenie, będzie wielbienie, będzie modlitwa, to ta drabina w dół nie będzie pusta. Mamy to napisane w Ewangelii Łukasza, będzie odzew. Tak mówi Boże Słowo. Więc jak mamy to robić? To ma iść drabiną do nieba, wszystkie nasze te aktywności, aby ona nie była pusta. To nie jest opcja chrześcijańska. To jest konieczność naszego życia, aby ono się mogło rozwijać, aby mogło dojrzewać, abyśmy mogli wzrastać w poznaniu. Ruch na drabinie zaczyna się od nas w górę, nie odwrotnie, to już też mówiłem. Bóg jest z drugiej strony drabiny i On jest gotowy i On czeka nad twoim życiem. On się nie męczy i nie ustaje. On nie jest tam zmęczony i siedzi w upale, bo tam czasami wiemy, jak upały ostatnio wyglądały, że człowiek jak siadł, to trudno było wstać. Ale Boże Słowo mówi, że On się nie męczy i nie ustaje, nie przysypia, a Jego ucho usłyszy dudnienie po tej drabinie. A jego ucho usłyszy dudnienie po tej drabinie. Ruch na drabinie oznacza życie pod otwartym niebem. Dla ciebie i dla mnie. Ruch na tej drabinie oznacza życie pod otwartym niebem dla Kościoła, dla każdego wierzącego. Kiedy na tej drabinie jest pusto, to niebo ma kolor spiżowy. Wiecie, co to oznacza? Spiż to jest taki odlew. Ciężki odlew, stalowy odlew. Niebo jest wtedy zamknięte. Duch Święty jest tą drabiną w naszym życiu. To On udrażnia nas, aby rzeczy trafiały tam, gdzie mają być, przed Bożym tronem. Ale to do nas należy decyzja i do nas należy współpraca z Nim i do nas należy wykonanie. Może być tak, że Go zamkniemy w sobie i ograniczymy Jego aktywność w nas.
Drabina to obraz możliwości i celu Bożego dla życia chrześcijan, Bożego pragnienia, to, co Bóg chce uczynić. Ewangelia Mateusza pokazuje nam jeszcze mocniejszy fragment, 16-19. To jest naprawdę petarda dla życia chrześcijańskiego. Powinniśmy właśnie czerpać jak najwięcej z niej. I mamy tam napisane tak. Jezus mówi do Piotra, wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Amen. Czy jesteśmy tego świadomi, że Kościół ma klucze Królestwa? Tak? Czy tylko Piotr dostał? Dostał Kościół? Każdy z nas, to jest Boża prawda, każdy z nas dostał Boże Królestwo, Boże klucze. I słuchajcie, co tu jest napisane, że cokolwiek związane będzie przez ciebie, czyli przez nas, czy przez Kościół na ziemi, będzie także i w niebie. Cokolwiek w niebie będzie związane, będzie. Jaki to jest poziom autorytetu? Ja powiem, nie rozumiem do końca głębokości tych słów, ale dotykają mnie bardzo, dlatego że możemy mieć klucze Królestwa. Ale jest smutną prawdą, że można też mieć te klucze Królestwa i schować je w swojej duchowej kieszeni, bardzo głęboko i nie dotykać. I niech będą zamknięte, bez używania, bez otwierania. Nikt tego nie zrobi za nas, jeśli nie zaczniemy sami używać kluczy Królestwa. Kiedyś oglądałem taki film dokumentalny o Bazylice Narodzenia Pańskiego w Jerozolimie i tam z tej bazyliki korzystają różne odłamy chrześcijańska, tam prawosławni, tak parę różnych. I tam było pokazane o kluczach do tej bazyliki. I te klucze do tej bazyliki, a korzystają z tego różne odłamy, tak jak powiedziałem, w różnym kalendarzu mające osadzone swoje święta. I klucze do tej bazyliki ma jedna rodzina od setek lat. Jedna rodzina i oni są odpowiedzialni za otwarcie tej bazyliki. Oczywiście ten klucz tam ma chyba z 4 kilo i po drabinie jeszcze trzeba. Ale chodzi mi o to, że cały kościół jest na usługach jednej osoby z dziada, pradziada i tylko jedna osoba może otworzyć. I on przychodzi tam na rezurekcję, czy jakkolwiek tam, kiedy trzeba. Wszyscy zgromadzeni już czekają, cała jakaś denominacja tam zgromadzona, setki ludzi czasami i czekają. On przyjdzie, otworzy, można wejść. Słuchajcie, teraz przestawcie to, że każdy wierzący, mając te klucze, ile można dobrego zrobić, ile ludzi można zachęcić, ile ludzi można dotknąć, kiedy my mamy swoje klucze Królestwa. Ile ludzi można doprowadzić do poznania. Także możemy mieć klucze i możemy ich używać, ale możemy mieć też wsadzone w duchowej przestrzeni. Świadomie wierzący człowiek trzyma klucze w swojej dłoni, a w zasadzie powinienem powiedzieć w swoich ustach. Bo to znowu jest obraz. W swoich ustach możesz wypowiadać, możesz mówić do przeciwności, i to jest czym innym, kiedy nakazujesz, żeby się coś usunęło, żeby jakaś góra się usunęła w modlitwie, a czym innym jest, kiedy zwracamy się przed tron Boga. To są klucze, które otwierają pewne rzeczy i zamykają w przestrzeni duchowej. Oczywiście powiesz, ale to nie zadziałało od razu, tak? Ale praca duchowa została wykonana. My nie jesteśmy rozliczani z efektów, ale z tego, co my zrobimy. Efekty przychodzą, kiedy Bóg działa. Ale On będzie rozliczał nas, czy nasza noga, nasza ręka do przodu, a w zasadzie nasze usta otworzyły się wtedy, kiedy należało to zrobić. A efekt tej modlitwy, jakiejkolwiek modlitwy, zostawmy Panu Bogu. Ja mam pytanie, czy Piotr, mając te klucze, miał je używać dopiero z poziomu nieba, kiedy dotrze, czy miał je używać już tutaj na ziemi? Na ziemi. On dostał je po to, żeby je używać na ziemi. Nie kiedy będzie zabrany i kiedy będzie już w niebie. On je miał zacząć używać tutaj na ziemi. One są do użytku tutaj na ziemi i one otwierają niebo. Zauważcie, to są te same klucze. To jest jeden i ten sam klucz, który otwiera niebo i ziemię. To jest ten sam zamek. Tam nie ma różnych pęków, że do nieba masz tą kubkę kluczy, a do ziemi masz tu, na ziemi do użytkowania jest co innego.
To są te same klucze do użytkowania w niebie, do użytkowania na ziemi. Klucze ma gospodarz. To jest kolejna myśl. Klucze ma gospodarz, osoba upoważniona, ten, kto może korzystać z zawartości. Skoro Bóg daje ci klucze, to znaczy, że jesteś godny do tego, aby zarządzać tym, co jest za tymi drzwiami. Jesteś godnym tego. To dowód zaufania i odpowiedzialności. To daje przestrzeń dla gospodarowania przez nas zasobami Bożego Królestwa. Tak jak powiedzieliśmy, w Bożym Królestwie nie ma braków. W Bożym Królestwie nie ma chorób, nie ma depresji, nie ma strachu, nie ma lęku. Na ziemi tak. Skoro mamy klucze Królestwa, możemy otwierać zasoby nieba, to czemu nie ściągać tych rzeczy drabiną w dół? Ale żeby ten ruch w dół był efektywny, potrzeba pierwsze ruchu w górę. Może powiesz, ale ja nie jestem przygotowany tak jak Piotr. On był przecież prawie biskupem i tak dalej i różne tam tytuły, wiadomo, apostołem. No to może to jest tylko dla takich ludzi. Ale chcę ci powiedzieć i sobie też, że Piotr też nie był przygotowany, kiedy to usłyszał. Kiedy to usłyszał, on był uczniem jeszcze. I 5 minut później został bardzo mocno skarcony przez Jezusa. To jest ta sama historia, kiedy powiedział idź precz szatanie. To było 5 minut później, kiedy dostał te klucze. Więc zauważcie zaufanie Jezusa, kiedy nieopierzonemu, przepraszam za takie słowo, Piotrowi, duchowo jeszcze, on wręcza cały majestat nieba. Masz, Piotrze, one są tobie, ja je daję. Piotr z czasem dopiero uczył się tego używać. Więc nie mów, że nie jesteś przygotowany. Nie mów, że to nie dla ciebie. Nie mów, że to może dopiero na starość, jak będziesz 30 lat chrześcijaninem. Po prostu je weź i zacznij używać. Wróćmy więc do naszej drabiny. 28 rozdział cały czas, 17 werset teraz. Czytamy dalej relację o Jakubie. Kiedy już wydarzyło się to, co się wydarzyło z tą drabiną, kiedy miał obraz, czytamy tak, zdjęty bojaźnią dodał Jakub. Co za lęk budzi to miejsce? Nic tu innego, jak tylko dom Boga albo brama niebios. Jakub zobaczył obraz, że na dole jest dom Boga, nie na górze. Że na dole jest dom Boga. On powiedział, nic tu innego, jak tylko dom Boga. Tu, tam, gdzie stał. On zobaczył. I znowu to jest słowo dla nas, że to jest Twoje imię, dom Boga. Jeżeli jesteś u dołu tej drabiny, to jesteś Bożym domem. Mieszka w Tobie Duch Święty, jesteś świątynią Boga. Ta drabina jest zakorzeniona w Tobie, a u spodu tej drabiny jest dom Boga, na górze jest Bóg. To są drabina, która łączy dwie przestrzenie duchowe, które muszą być połączone. To przez naszą bramę, przez Bożą świątynię mają wstępować w dół rzeczy z nieba na ten świat. Ja i ty jesteśmy Bożą świątynią. Czy to powoduje w nas drżenie, bojaźń Bożą, jak pisze Jakub? Co za lęk budzi to miejsce? To nie był lęk strachu, to był lęk przed Bożym majestatem. Bo jeżeli przychodzi do ciebie Bóg, bo jeżeli przychodzi do mnie Bóg, to już nie jest byle co. Więc to drżenie, święte drżenie musi w nas być z powodu tego, jaką Bóg przeznaczył dla ciebie i dla mnie pozycję. Werset 18, 19, dalej czytając, pisze tak. Gdy Jakub wstał wcześnie rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu temu zaś nadał nazwę Betel, dobra nazwa, choć wcześniej nazywało się Luz. I może w świecie masz inne imię, może świat cię zna poprzez twoje fizyczne imię. Każdy z nas ma jakieś imię i pewnie świat, rodzina, nie wiem, pracownicy znają cię poprzez to światowe imię, ale w świecie duchowym masz imię Betel, dom Boży. I nie mówię tego
ze względu, że akurat jesteśmy tutaj w kościele, który przyjął taką nazwę, która jest bardzo dobrą nazwą, ale ty jesteś domem Bożym, nazywasz się Betel, masz imię Betel. W duchowej rzeczywistości jesteś domem Boga, domem Ducha Świętego. Każdy z nas był kiedyś zimnym kamieniem. Jakub pisze, wziął ten kamień i co z nim zrobił? Namaścił. Przyszła oliwa, przyszło namaszczenie Ducha Świętego. Namaszczenie Ducha Świętego wykonało w nas pracę. Dało życie, dało Boży rodzaj życia. Olej wylany na zimny, martwy kamień spowodował, że stał się on symbolem domu Bożego. Olej Ducha Świętego wylany na moje i twoje życie spowodował, że z zimnego, martwego człowieka staliśmy się świątynią Bożą, Bożym życiem wypełnieni. Także olej spowodował życie i namaszczenie daje życie. Wprowadźmy ruch na swojej drabinie. To jest, jak, nawet jak nic nie zapamiętamy, wprowadźmy ruch na swojej drabinie. To jest najważniejsze życie, zdanie. Kiedy ta drabina stoi pusta w naszym chrześcijańskim życiu, to jest potężny potencjał, który Bóg dał tobie zmarnowany. Wprowadźmy ruch na swojej drabinie poprzez modlitwę, poprzez uwielbienie, dodajmy dziesięciny ofiary. A modlitwa przyjdź królestwo Twoje do mojego życia nie będzie już dla nas pustym sloganem. Dlatego, że jeżeli wygenerujemy ten ruch w górę, to jestem absolutnie przekonany na podstawie Bożego Słowa, bo ono tak mówi, że ten ruch w dół nastąpi z całym impetem. Bóg chce się objawiać w Twoim i w moim życiu, ale czeka, kiedy zainicjujemy ruch w górę. I może powiesz, no już próbowałem jedno, próbowałem coś tam drugie, ale pamiętaj, że ten ruch w górę musi dotyczyć całego naszego obrazu, całego naszego ciała, musi dotyczyć ducha, musi dotyczyć duszy i musi też dotyczyć ciała, bo Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo z tych trzech rzeczy, z tych trzech materii, z tych trzech światów, które zostały połączone w jedno. Nie da się oddzielić tylko ducha dla Boga, a duszy dla świata. Albo nie da się oddzielić duszy dla świata i ducha dla, przepraszam, ducha dla Boga i duszy dla Boga, a ciało zostawić w świecie. Czyli to, co robimy na co dzień. Nie możemy być podzielonymi jednostkami. Bóg nas tak nie stworzył. On powiedział, stwarzam cię na swoje podobieństwo. Z trzech bytów, z trzech części. Tak jak jest Trójca Boża stworzona. Na wzór i na podobieństwo. Więc z tym się chciałem podzielić. Był to obraz, który bardzo mnie dotknął. Mam nadzieję, że też odebraliście z tego coś, że będziecie o tym myśleć, że wrócicie do Księgi Rodzaju, przeczytacie te wersety jeszcze raz. Ja dziękuję za ten czas, kiedy mogłem to wygłosić, a będę się modlił, aby to słowo dalej wykonywało we mnie w pracy i w każdym, kto to słucha, zarówno na tej sali, czy poprzez internet.